Dzień dobry, przechodzimy do ostatniego tematu SAMI realizowanego w szkole podstawowej, czyli związki o znaczeniu biologicznym. Zacznijmy sobie od przypomnienia budowy kwasów karboksylowych, czyli pochodnych węglowodorów. Posiadają one na jednym końcu grupę karboksylową, takie jak przedstawione na schemacie, a także posiadają łańcuch węglowy. Jeśli ten łańcuch węglowy kwasów karboksylowych będzie dłuższy, to będziemy mówić o wyższych kwasach karboksylowych albo inaczej o kwasach tłuszczowych. W szkole podstawowej wymagana jest znajomość trzech wyższych kwasów karboksylowych. Kwasu palmitynowego, który w swoim łańcuchu węglowym ma 15 atomów węgla, kwasu stearynowego, który w swoim łańcuchu węglowym ma 17 atomów węgla i kwasu oleinowego, które również w swoim łańcuchu ma 17 atomów węgla. Dlaczego dwa kwasy są zaznaczone na czerwono, a jeden na niebiesko? Otóż kwas palmitynowy i kwas stearynowy są kwasami nasyconymi, a kwas oleinowy jest kwasem nienasyconym. Kwasy nasycone to takie, które w swoim łańcuchu węglowym mają jedynie wiązania pojedyncze. Natomiast kwas nienasycony w swoim łańcuchu węglowym ma co najmniej jedno wiązanie podwójne i jedno wiązanie podwójne jest akurat w przypadku kwasu oleinowego. Tutaj są przedstawione wzory strukturalne tych dwóch kwasów, stearynowego i oleinowego, i widzimy, że w łańcuchu węglowym kwasu oleinowego w jednym miejscu występuje wiązanie podwójne. Kwasy nienasycone możemy określić na przykład jako omega-9, omega-6 albo omega-3 lub określić je jakąś inną wartością omega. I ta wartość omega mówi nam, przy którym węglu będzie znajdowało się to wiązanie podwójne. Jednak tu jest taka uwaga, że liczymy węgle od końca i liczymy do ostatniego wiązania podwójnego. Bo normalnie jak mamy taki kwas karboksylowy, to węgle są numerowane od grupy karboksylowej, jednak w przypadku określenia tej wartości omega chodzi nam o ostatnie wiązanie podwójne tego kwasu, licząc węgle od tyłu. Kwasy tłuszczowe nienasycone i nasycone będą różnić się właściwościami. Kwasy nasycone będą w takich standardowych warunkach w formie ciała stałego, będą głównie to kwasy pochodzące z tłuszczów zwierzęcych, a w przypadku produktów roślinnych to pochodzą tylko z tłuszczu palmowego i kokosowego. Natomiast kwasy oleinowe w takich normalnych warunkach będą płynnym stanie. Będą to głównie kwasy pochodzenia roślinnego, a w przypadku zwierząt będą one jedynie obecne w tranie wielorybów. Kwasy nasycone i kwasy nienasycone będą się również różniły właściwościami chemicznymi. Skoro kwasy nienasycone posiadają w łańcuchu węglowym wiązanie podwójne, to będą miały właściwość odbarwiania wody bromowej. I tak, kwasy nasycone nie odbarwią brunatnej wody bromowej, a kwasy nienasycone odbarwią wodę bromową, tak że ona przyjmie taki przejrzysty kolor. Jednak pamiętajmy, że te kwasy nasycone występują w takich warunkach pokojowych w formie stałej. Dlatego, żeby w ogóle je zmieszać z wodą bromową, będzie trzeba je podgrzać i doprowadzić do formy płynnej. Wyższe kwasy tłuszczowe mogą wchodzić w reakcję esteryfikacji z alkoholami. Jeśli będziemy mieli glicerol, czyli propan 1,2,3-triol, to kwasy tłuszczowe będą wchodziły z nim w reakcję esteryfikacji i w wyniku tej reakcji będą tworzyły tłuszcze proste. Podczas takiej reakcji esteryfikacji będzie się uwalniała woda, a łańcuch węglowy kwasu tłuszczowego będzie się przyłączał do cząsteczki glicerolu. W wyniku tego właśnie uwolni się woda, a pomiędzy łańcuchem węglowym a glicerolem utworzy się wiązanie esterowe. W przypadku, gdy glicerol zesteryfikuje się z jednym łańcuchem węglowym, to powstanie nam monoacyloglicerol. Jeśli z dwoma kwasami tłuszczowymi, to powstanie diacyloglicerol, a jeśli z trzema łańcuchami tłuszczowymi, to powstanie triacyloglicerol. Jeśli taki tłuszcz prosty będą tworzyły różne kwasy tłuszczowe, to będziemy mówić o tłuszczu mieszanym. Przechodzimy do kolejnej grupy związków, do białek. I białka budują aminokwasy. Każdy aminokwas składa się z kilku elementów. Z węgla centralnego, który jest nazywany węglem alfa, i czterech podłączonych do tego węgla elementów. Pierwszym elementem będzie wodór, drugim elementem będzie grupa karboksylowa, trzecim elementem będzie
grupa amonowa, a czwartym elementem będzie łańcuch boczny, który ma inną jakość w zależności od aminokwasu. I tak, do tego węgla alfa są podłączone cztery różne rzeczy, co czyni ten węgiel węglem asymetrycznym. Czyli węgiel asymetryczny to taki węgiel, który ma przy sobie przyłączone cztery inne podstawniki. A skoro ten węgiel jest asymetryczny, to rzutuje to na to, że aminokwasy są związkami optycznie czynnymi. To oznacza, że jeśli będziemy mieli jakiś roztwór aminokwasów i będziemy ten roztwór oświetlać, to będzie on zaginał światło. Jedynym wyjątkiem jest glicyna, której grupą boczną, czyli tą grupą R, jest też wodór. I w takim przypadku do tego węgla centralnego są przyłączone dwa wodory, a więc nie możemy już mówić o węglu asymetrycznym, a tym samym taki aminokwas, czyli glicyna, nie będzie optycznie czynny, roztwory glicyny nie będą w stanie zaginać światła. Zobaczmy sobie, jak wyglądają aminokwasy białkowe, czyli takie aminokwasy, które budują białka naszego organizmu, bo istnieją również inne aminokwasy. Aminokwasy niebiałkowe nie występujące w białkach. I widzimy, że atomami budującymi aminokwasy jest węgiel, wodór, tlen i azot. Oprócz tego dwa aminokwasy, czyli metionina i cysteina, jest zbudowana przez atomy siarki. Dwa aminokwasy mogą łączyć się ze sobą, kondensować, w wyniku czego uwalnia się woda, a powstaje wiązanie peptydowe. W tworzeniu takiego wiązania bierze udział grupa karboksylowa jednego aminokwasu i grupa aminowa drugiego aminokwasu. Dzięki tej właściwości aminokwasy mogą tworzyć łańcuchy składające się z wielu aminokwasów. W takich łańcuchach niektóre aminokwasy będą występować częściej, bo będą bardziej powszechne, a inne aminokwasy mniej powszechne będą występowały rzadziej. I aminokwas z jednego krańca takiego łańcucha będzie miał grupę aminową. Taki aminokwas będziemy zwyczajowo określać jako pierwszy aminokwas łańcucha, a aminokwas z drugiego krańca będzie miał wolną grupę karboksylową i ten aminokwas określimy jako ostatni aminokwas w tym łańcuchu. I taki łańcuch aminokwasów tworzy strukturę pierwszorzędową białka. Taki łańcuch nie ma jeszcze właściwości biologicznych i żeby białko miało odpowiednie właściwości biologiczne, to musi przyjąć odpowiednią konformację przestrzenną. I ta konformacja przestrzenna tego białka będzie określana jako wyższa struktury rzędowości białek. Białka mają strukturę pierwszorzędową, czyli ten łańcuch aminokwasów, oraz mają strukturę drugorzędową i trzeciorzędową, a niektóre również czwartorzędową, jednak są to tematy omawiane bliżej na biologii. Jeśli takie aktywne biologicznie białko straci swoją strukturę drugo-, trzecio-, czwartorzędową, straci tym samym swoje właściwości biologiczne, to mówimy o procesie denaturacji. Jeśli natomiast jakieś białko wytrąci się w formie osadu, to mówimy o procesie koagulacji. I porównajmy sobie te dwa procesy. Koagulacja jest odwracalna, a denaturacja jest nieodwracalna. Przy czym istnieje kilka wyjątków, gdzie denaturację się da odwrócić, ale to są specyficzne przypadki i ogólnie przyjmujemy denaturację za proces nieodwracalny. Koagulacja nie narusza przestrzennej struktury białek, natomiast denaturacja niszczy te struktury białek, drugorzędową, trzeciorzędową i czwartorzędową. Koagulacje powodują sole metali lekkich, denaturacje powodują np. sole metali ciężkich, wysokie temperatury, stężone kwasy i zasady, alkohole. Białka w materiale biologicznym możemy wykrywać w reakcji ksantoproteinowej. To jest reakcja, w której używamy na materiale kwasu azotowego 5 i jeśli taki materiał zacznie żółknieć, to świadczy, że białka są w nim obecne. Głównie za wystąpienie tej reakcji ksantoproteinowej odpowiadają pierścienie aromatyczne, a głównie tyrozyna, czyli jeden z aminokwasów zawartych w białku. No i przechodzimy do trzeciej, ostatniej grupy związków. Będą to węglowodany, czyli sacharydy. I węglowodany dzielimy na monosacharydy, czyli związki złożone z węgla, wodoru i tlenu, przy czym wodór występuje w liczbie dwukrotnie wyższej od węgla i tlenu, a tlen i węgiel występują w takiej samej liczbie. Disacharydy powstały z połączenia dwóch monosacharydów i polisacharydy powstały z połączenia wielu monosacharydów. W zależności od liczby węgli w
W monosacharydzie wyróżniamy triozy, gdy tych węgli jest 3, tetrozy, gdy węgli jest 4, pentozy, gdy węgli jest 5, heksozy, gdy węgli jest 6, heptozy, gdy węgli jest 7. Najbardziej stabilnymi monosacharydami są heksozy i one też tworzą większe struktury, czyli disacharydy i polisacharydy. Jeśli popatrzymy na takie najpopularniejsze sacharydy, to do monosacharydów zaliczymy glukozę, fruktozę, galaktozę, do disacharydów sacharozę i laktozę, do polisacharydów skrobie, glikogen, celulozę i chityna. Chityna jest tutaj z gwiazdką, bo ona nie jest do końca polisacharydem, tylko jest polimerem modyfikowanej glukozy, do której jest dołączona jeszcze grupa acetylowa. I cukry proste będą surowcami energetycznymi dla organizmu. Z disacharydów laktoza jest cukrem występującym w mleku, a sacharoza jest cukrem transportowym u roślin. Skrobia jest cukrem magazynującym u roślin, glikogen cukrem magazynującym u zwierząt, celuloza jest cukrem wzmacniającym u roślin, a chityna cukrem wzmacniającym u grzybów i bezkręgowców. Zobaczmy sobie teraz budowę takiego monosacharydu. Na przykładzie heksozy, tutaj mamy schemat glukozy, jej wzór sumaryczny to będzie C6H12O6. Taki cukier składa się z grupy aldehydowej oraz grup hydroksylowych przyłączonych do łańcucha węglowego. Może on występować w formie albo liniowej, albo w formie pierścieniowej. I z uwagi na tą grupę aldehydową, taka glukoza może ulegać próbie tromera, gdzie wodorowęglan miedzi jest redukowany do tlenku miedzi 1. I zwróćcie uwagę, że w tym wodorowęglanie miedzi miedź jest na drugim stopniu utlenienia, a w tlenku miedzi 1 miedź jest już na pierwszym stopniu utlenienia, a więc w reakcji obniża się stopień utlenienia miedzi. Stąd możemy wysunąć wniosek, że glukoza ma właściwości redukujące. Natomiast w reakcji tej sama grupa aldehydowa glukozy utleni się do grupy karboksylowej. Bardzo ważnym jest to, żeby zaznaczyć tutaj, że reakcja ta przechodzi w środowisku zasadowym, a więc trzeba użyć alkalizowanego roztworu wodorotlenku miedzi. Wizualnie tą reakcję możemy ocenić w taki sposób, że wodorotlenek miedzi ma błękitne zabarwienie, natomiast tlenek miedzi 1 ma ceglasto-czerwone zabarwienie. Zobaczmy sobie teraz, jak wygląda drugi monosacharyd, czyli fruktoza. Jak widzimy, nie ma ona grupy aldehydowej, tylko ma grupę ketonową. I tutaj wam powiem, że cukry możemy podzielić właśnie albo na aldozy mające grupę aldehydową, albo na ketozy mające grupę ketonową. Jak widzimy po prawej, ketony będą tworzyły trochę inny pierścień, gdy będą przyjmowały konformację pierścieniową. I zastanówmy się, czy taka fruktoza również wykaże właściwości redukujące i czy podda się próbie tromera. A więc skoro nie ma grupy aldehydowej, to by można powiedzieć, że nie da ona wyniku pozytywnego w próbie tromera. Jednak gdybyśmy przeprowadzili takie doświadczenie, to okaże się, że będziemy mieli wynik pozytywny. I z czego się to bierze? W środowisku zasadowym fruktoza podlega procesowi enolizacji. I proces enolizacji to proces, w którym ketozy zamieniają się w aldozy albo aldozy w ketozy. I taka grupa ketonowa będzie się przekształcała w grupę aldehydową, która będzie już mogła wziąć udział w reakcji z wodorotlenkiem miedzi. Zobaczmy sobie teraz sacharozę. Sacharoza jest disacharydem powstałym przez połączenie glukozy i fruktozy. Takie połączenie między dwoma cukrami nazywamy wiązaniem glikozydowym. I sacharoza nie będzie wykazywała właściwości redukujących i nie da wyniku pozytywnego w próbie tromera. Zobaczmy sobie jeszcze dwa polisacharydy roślinne, czyli celuloza i skrobia. Celuloza pełni funkcje ochronne, występuje w ścianach komórkowych roślin, składa się ona z wielu polimerów, które są ułożone równolegle do siebie. Między tymi polimerami wytwarzają się wiązania wodorowe i dzięki temu celuloza ma dużą wytrzymałość. Dodatkowo w celulozie między glukozami występują tak zwane wiązania beta-glikozydowe, które są o wiele bardziej oporne na różne enzymy i czynniki chemiczne niż wiązania alfa-glikozydowe,
które występują w cukrach zapasowych takich jak skrobia. I skrobia również jest polimerem glukozy, składa się z dwóch frakcji, rozgałęzionej amylozy, która tworzy takie pętelki, i rozgałęzionej amylopektyny. Jeśli byśmy chcieli wykryć skrobię w materiale biologicznym, to byśmy użyli płynu Lugola. Jest to roztwór jodu i jak użyjemy takiego roztworu na skrobi, to cząsteczki płynu Lugola utkną między tymi pętlami amylozy i tym samym będziemy mieli barwny efekt. Nasz materiał zabarwi się na fioletowo. Jednak trzeba tu wspomnieć, że nie jest to zjawisko chemiczne, a jest to zjawisko czysto fizyczne, w którym płyn Lugola utyka między tymi pętlami amylozy.